Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce. Uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce. Uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco. Ten piątkowy wieczór razem z artystami scen warszawskich rozpoczynamy drogę krzyżową. W czasie wszystkich rozważań poszukiwać będziemy człowieka. Człowieka obok nas, ale przede wszystkim człowieka w nas. Będziemy modlić się o pokój dla świata, o zdrowie dla wszystkich ludzi. Będziemy wspierać cichych bohaterów, ale też pamiętajmy o swoich własnych intencjach. W sposób szczególny my będziemy dziękować za życie dwóch wspaniałych ludzi, którzy byli tak niedawno jeszcze wśród nas. Będziemy modlić się za aktora Pawła Królikowskiego oraz księdza Piotra Pawlukiewicza. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że znalazłeś czas. A więc ruszajmy. Stacja pierwsza. Piłat. Słowa. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Gdyby tak można było zliczyć wszystkie słowa, te dobre i te w myślach zatrzymane, na pewno powstałaby droga do nieba. Słowo ma wielką moc. Największą, jeśli płynie prosto z serca. Ponadczasowe są słowa Jezusa. One leczą, uczą, tłumaczą, wzruszają. Pełne wiary umacniają wiarę. Pełne ufności przywołują nadzieję. Pełne ciepła przytulają miłość. Przy pierwszej stacji padają słowa niosące ból, kłamstwo, zazdrość,
niesprawiedliwość, nienawiść i śmierć. Słowa niosące łzy, których świat nigdy nie zatrzyma. Póki żyjemy, mamy czas coś w życiu zmienić. Zmieńmy patrzenie na drugiego człowieka. Nie osądzajmy. Nie oceniajmy. Dajmy szansę i podajmy dłoń. Pamiętaj, gdziekolwiek wyruszasz, zabierz ze sobą miłość. Stacja druga. Krzyż. Trudny początek drogi. Ludzie istnieją wszędzie. Ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Żyjesz. To znaczy, że świat ciebie potrzebuje. To znaczy, że Pan Bóg bardzo cię kocha i ma na ciebie pomysł. Dostałeś w prezencie kawałek życia. Masz czas. I wybrałeś swoją własną drogę. Idź. Z radością, wiarą w cuda i wzrokiem wpatrzonym w niebo. Nie biegnij, bo nikt za tobą nie nadąży. Za bardzo nie zwalniaj, bo inni cię wyprzedzą i zostaniesz sam. Idź. Swoim własnym tempem. Przy drugiej stacji pochylam się nad krzyżem i tymi, których cierpienie przygniata. Staję obok chorych, samotnych, oszukanych, zdradzonych. Staję obok ludzi starszych i biednych. Bez słów staję. Obok Jezusa. Jak mam im pomóc, skoro sam dźwigam zbyt ciężki krzyż? Dużo smutku i łez przy tej stacji. Pamiętaj, najlepsze przystanki na drodze życia to najlepsi ludzie, których spotykamy. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Śmieją się. Ludzie śmieją się i wytykają palcami, kiedy człowiek upadł i leży na ziemi. Pomóc? Nie, to niemodne. Współczuć? Nie, to oznaka słabości. Zrozumieć? Nie, sam sobie winien. I tak przechodzimy obok tych, którzy upadają. I tak sami, często w samotności, bez sił, leżymy na ziemi.
Przy trzeciej stacji najbardziej potrzebna jest miłość, która pocieszy, przebaczy, pomoże powstać i zacząć wszystko od początku. Stacja czwarta. Maria. Mama. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Mama. Pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Taki drugi anioł stróż. Wulkan energii lub ostoja spokoju. Pomost zgody pomiędzy domownikami albo wymagający nauczyciel z wielkim sercem. Wzruszona obserwowała twój pierwszy uśmiech, wsłuchiwała się z zachwytem w każde wypowiedziane słowo. Ze łzami w oczach opowiadała niezapomniane historie. Przeżywała twój pierwszy dzień w szkole, martwiąc się, jak sobie poradzisz. Nocą przychodziła do twojego pokoju, aby popatrzeć, jak śpisz. Zbierała twoje rysunki, przechowywała zdjęcia, całowała wszystkie bolące miejsca i w sposób magiczny sprawiała, że cierpienie ustępowało. Kochająca, pomocna, dobra, po prostu mama. Przy tej stacji oddaj swoją mamę w opiekę Marii. W jej ramionach będzie bezpieczna. Pamiętaj, w życiu nie jest ważne, co mamy, ale kogo mamy obok. Stacja piąta. Szymon. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Przedstawiam wam Szymona z Cyreny, który przez chwilę niósł krzyż Jezusa. Znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Przedstawiam wam tysiące współczesnych Szymonów z naszych miast, osiedli, domów, szkół, z miejsc pracy, kościołów, szpitali, domów opieki. Wokół nas mnóstwo ludzi nieprzymuszonych, dobrych, myślących zawsze o drugim człowieku. Świat ich potrzebuje, a oni potrzebują świata, by go zmieniać, by stawał się bardziej ludzki. Piąta stacja to miejsce, gdzie ważne jest myślenie o innych i bezinteresowne działanie. To wrażliwość i wzruszenia. To nadzieja, że ludzi dobrej woli jest coraz więcej, że dobrem każde zło można pokonać. Pamiętaj, czasami cud to dobry człowiek o pięknym, kochającym sercu. Stacja szósta. Weronika. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Najbardziej cieszy obecność i pomoc tych, którzy pojawiają się znikąd. Przychodzą, bo chcą. Nie przeliczają, co otrzymają w zamian.
Nie czekają na nagrodę, nie tłumaczą się brakiem czasu. Nie robią wielkich rzeczy, ale w to, co robią, wkładają dużo miłości. Nikt nie wrzuca ich zdjęć na pierwsze strony gazet, serwisy informacyjne o nich milczą. Świat o nich zapomina, ale Jezus ich dobre uczynki przechowuje w sercu. Stacja szósta to miejsce bardzo odważnych kobiet i odważnych mężczyzn. Tu możesz spotkać ludzi niosących cichą pomoc i cichą modlitwę. Pamiętaj, pozostaje po nas to, co robimy ze szczerej, prawdziwej miłości. Stacja siódma. Drugi upadek. Ludzie istnieją wszędzie. Ale człowieka trzeba czasem długo szukać. A było już tak dobrze. Udało się poukładać wszystkie połamane kawałki mojego życia. Wspaniała rodzina, dobra praca, piękny dom, przyjaciele, na których zawsze mogłem liczyć. Odnalazłem swoje miejsce na ziemi i swoje szczęście. Bóg nie był mi potrzebny. Sam stałem mocno na nogach. Wystarczył jeden niechciany telefon, jedno kłamstwo. Jedna zła decyzja. Świat runął, a ja pozostałem na ziemi. Boże, gdzie jesteś? A on leży obok mnie, poniżony, odrzucony, zapomniany. Ciężkie są drugie upadki, szczególnie gdy przytula nas samotność. Pamiętaj, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał się poddać, to poddaj się, ale kolejnej próbie, by powstać i iść dalej. Stacja ósma, łzy. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Czy można policzyć wszystkie łzy? Łzy bólu, żalu, bezradności. Czy można je pozbierać i zamienić w uśmiech? Płaczemy, bo trudna jest szara codzienność. Płaczemy, bo nie radzimy sobie z życiem. Płaczemy, bo inni nie potrafią płakać. Płaczemy na pokaz, by wzbudzić litość. Płaczemy w ukryciu, bo wstydzimy się łez. Świat skąpany jest we łzach. Gdyby tak można było pozbierać wszystkie łzy, pocieszyć wszystkich płaczących, rozśmieszyć smutnych i otrzeć wszystkie nieotarte łzy, może byłoby piękniej i bardziej po Bożemu. Stacja ósma to miejsce na oczyszczenie. Nie pytaj mnie, ile popłynęło łez. Zapytaj o miłość, którą podarował mi Jezus, by mnie ocalić. Pamiętaj, gdy nie masz nic do ofiarowania innym, ofiaruj swoje dłonie i swoją
obecność. Stacja 9. Trzeci upadek. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że zawsze potrafi się podnieść. W tym najcięższym, najbardziej wstydliwym upadku przy tobie pozostają tylko najbliżsi, którzy kochają bez żadnych warunków i nie pamiętają złego. Jeśli ktoś ci pomaga, sam mając wiele problemów, to nie jest pomoc. To jest dowód na wielką miłość. Stacja 9 to stacja tych, którzy na swoich słabościach i upadkach uczą się życia. Tu poznajemy prawdziwą miłość. Pomyśl o różnych krzywdach, które nosisz w sobie. Zostaw je i zaproś nadzieję. Pamiętaj, życie nigdy nie staje się łatwiejsze. To ty stajesz się silniejszy. Stacja 10. Nagość. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Rzeczy się kocha, a ludzi używa i często wykorzystuje. Niszczymy dawne świętości takie jak wiara, zaufanie, prawda, bezinteresowność. Coraz więcej pokazujemy, udajemy. Zagłuszamy sumienia, kupując złudne chwile szczęścia za marne grosze przyjemności. Nagość dzisiaj nie zawstydza, nie wzrusza. Nagość głośno woła z okładek kolorowych gazet, ekranów telewizorów, telefonów, komputerów, korytarzy szkolnych, szarych ulic czy naszych domów. Dzisiaj wstyd jest się wstydzić. Przy 10 stacji, obok odartego z szat Jezusa, zatrzymują się ludzie poniżeni i ośmieszeni. Przynoszą swoją bezradność, żal i łzy upokorzenia. Jezus wszystko zabiera, przebacza i leczy miłością. Pamiętaj, cuda zdarzają się tym, którzy w nie wierzą i potrafią płakać ze szczęścia. Stacja 11. Ukrzyżowanie. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Przyjrzyjmy się gwoździom, którymi codziennie krzyżujemy ludzi i sami jesteśmy krzyżowani. Nikt nie zatrzyma bolesnych uderzeń obojętności. Nie cofnie kłamstw wypowiadanych bez zastanowienia, złości i nienawiści, które wciąż wymykają się spod kontroli. Wiecznych pretensji, zdrad czy morza łez. Nikt z nas nie może cofnąć czasu. Nie może zmienić wczorajszego dnia i wczorajszych decyzji. Każdy jednak może zmienić jutro. 11. stacja to schronienie dla tych, których życie coraz bardziej boli, a ich skrzydła zapomniały, jak to jest latać. Otwórz oczy i serce na życie. Nie bądź obojętny
i nie udawaj, że nie słyszysz kolejnych wbijanych gwoździ. Pamiętaj, to nieprawda, że czas leczy rany. Rany może uleczyć tylko miłość. Stacja 12. Śmierć Jezusa. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Doszliśmy do finału, ale nie takiego końca wszyscy się spodziewali. Ten, który cały jest życiem, kończy życie. Bóg, który jest źródłem życia, umarł. Umarł najlepszy i najświętszy z ludzi. Co teraz? Co dalej będzie? Jak żyć? Przy tej stacji człowiekowi brakuje słów, sił i wielu życiowych odpowiedzi. Tutaj swoje ramiona otwiera czysta, prawdziwa i cierpliwa miłość. Pamiętaj, lepiej kochać sercem bez słów, niż słowami bez serca. Stacja 13. Cisza. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Zamilkła ziemia, zimnymi łzami zapłakało niebo. Śmierć Boga delikatnie poruszyła ludzkie sumienia. Zapanowała cisza, która tak głośno krzyczy. Piłacie, żałujesz swojej decyzji? Żołnierze rzymscy, zadowoleni jesteście. Arcykapłani żydowscy, stojący na czele przekupnego ludu, jak można tak nienawidzić? Maryjo, jak to wszystko zniosłaś? Co czujesz, trzymając w ramionach martwą miłość? Rozglądam się dalej i szukam w tłumie Szymona z Cyreny. Widzę smutną Weronikę. Obok niej stoją płaczące kobiety. Widzę Jana, któremu świat się zawalił. Stoję obok nich, by razem pomilczeć. Pamiętaj, każdy nowy dzień to nowy początek, a nowy początek to jest jeszcze więcej wiary, nadziei i miłości.
Stacja 14. Grób. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Wszystko, co ma początek, musi się kiedyś skończyć. Kończą się problemy, smutki, praca ponad siłę, choroba, strach. Kończy się też radość, tęsknota i długo wyczekiwane szczęście. Śmierć to wszystko kradnie i zamyka w poczekalni zwanej grobem. Ale chrześcijanin nie boi się śmierci. Nie boi się umierania, bo wie, że po drugiej stronie życia Jezus przygotował dla nas lepszy świat. Pamiętaj, patrz w przyszłość z nadzieją, a nie w przeszłość z żalem. Stacja 15. Zmartwychwstanie Jezusa. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Wszyscy mówią, że ciebie nie ma, że odszedłeś do domu Ojca, a ja wciąż czuję twoją obecność w sercu. Dziękuję ci, Jezu, bo swoją miłością pokonałeś moje słabości. Skruszyłeś mój strach. Zabrałeś niepewność jutra i obdarowałeś nadzieją. Razem z tobą zmartwychwstała moja wiara, wypiękniała miłość. Bardziej szczęśliwe stało się moje życie, bardziej ludzki stałem się ja. Przed każdym z nas są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby cudów nie było. A druga żyć tak, jakby cudem było wszystko. Posłuchaj swojego serca i odpowiedz, którą drogę wybierzesz. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce, uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją drogę.